Hej, z tej strony QA, to jest Resident Evil Zero HD i będziemy teraz wkładać coś tam, już zapomniałem co, będziemy coś wkładać, aha, moddisk do tego, zobaczymy co się stanie. Wcześniej też mieliśmy zdjęcie tutaj z ponumerowanymi tymi miejscami, więc możliwe, że to będzie jakaś zagadka. I wiecie co ostatnio zauważyłem, właśnie teraz przed chwilą jak włączyłem grę, zauważyłem to, że Rebeka ma podwinięte nogawki. Po chuj? Nie wiem. Dobra, mieszka z tym, ciśniemy. Loket. No już, chcę insertować. Oczywiście pewnie Billy tego nie ma przy sobie, prawda? Bo Billy nie nosi takich rzeczy. No właśnie, Billy tylko sam rozpierda. Billy powinien pograć w Broforce'a, tak? Dobra, jest Rebeka. Rebeka, ty podejdź. Pani podwinięta. I co, wsadzisz teraz, czy... No tak, kurwa, zawsze musi pisać, że muszę coś zrobić. Muszę zawsze to zrobić sam. No dobra. Fajnie, że mi na dole tłumaczą to, co na górze po prostu jest. Co? Please input code 0A. 0A, tak? No to czekajcie, ja to ogarnę. To tutaj jest tak. To było 0. Co nie, co nie, co nie? Sprawdźmy. Okej, okay, tu jest 0 i tutaj jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i tutaj jest A. I co się stało? Podejdź mi. Albo mi się to odtagowało, że nie działa, albo dobrze zrobiłem, zobaczymy, bo coś tutaj... I co, i co, i co? No kuźwa, przecież nacisnąłem. Dobra, jeszcze raz, Billy. Może to trzeba zrobić... Aga. Rebeka pójdzie pod 0, bo ona jest z jednym wielkim zerem. A ty, Billy, pójdziesz pod A. Bo jest z tobą DWH. Dobra, jedziemy. Ty tu szybko. I szybko, Billy, ty. I... Wow, coś się stało! Co się stało? Tego się nie spodziewałem. Myślałem, że się rycerzyki pootwierają dopiero jak ja... ogarnę... ten... tą wagę. Tak bardziej pasowało. No ale dobra. Okej, okay, ostatnio dostałem radę, że... będzie lepiej, jeśli pośle na przykład samego Billiego na zwiady. A z racji tego, że Rebeka jest jaka jest po prostu, trzeba ją zaakceptować i zostawić ją na razie tutaj, gdzie jest bezpieczna, bo i tak nie ma apteczek, nie ma nic w ogóle, co mogłoby nam jakoś pomóc, prawda? Bo co masz, Rebeka? No ty możesz chodzić, kurwa, i save'ować tylko, ewentualnie ogniem rzucać w kogośko i tak ja bym rozwalił shotgunem. No dobra, mieszka z tym, sprawdźmy co jest za tymi drzwiami. Odblokowały nam się chyba trzy pary drzwi i mam nadzieję, że trafię do tych drzwi, które mają apteczkę. Goddammit, uwaga! Fuck! Oczywiście... w sumie byli... Tak swoją drogą, sprawdźmy mapę. Gdzie jestem? Ja jestem tutaj i mam pełno drzwi otwartych i jedno duże pomieszczenie do otwarcia, gdzie może być jakiś bossik. Mam nadzieję, że nie. A ten ziomek wstanie, czy nie wstanie? Mogłyby częściej siadać Billemu krytyki, tak? Nie obraziłbym się. Da, 9 naboi mamy. Okej, okay, wstaję, no to jest akurat logiczne. To pan doktorek wstał. Ktoś liczy naboje? Bo ja nie. Mamy 5 naboi, dobra, starczy może na jednego zombiaka. I chyba są pozabijani, prawda? Tak, są pozabijani. Idźmy, ja tu muszę strasznie być ostrożny, bo kurczę, danger mam. Podejrzewam, że jeden atak jakiegoś kurczę... ziomka i zginę. A to nie jest fajne, chyba zaraz się przyłączę po prostu na shotguna i będą głowy leciały.
freeze, police, freeze, police, freeze, 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 freeze. On idzie w bok chyba tak bardziej, nie? No idzie w bok. Czyli jak na przykład mógłbym tak strzelać i tak strajfować. Sprawda, takie strajfowanie, kurwa, za wiele mi nie da nawet. Mam tutaj, mam slota, co świetnie. To sobie weźmiemy i doładujemy sobie mojego gana. Bo mi się abonament kończy. Okej. I co teraz? O fuck. Kolejna zagadka. To nie jest moja mocna strona. Co my tu mamy? It's a chessboard. The game appears to have ended in checkmate. Aha. I co? I podejrzewam, że muszę tak samo ustawić, tak? Chociaż trzeba by na pewno, bo to by było zbyt proste. Ale zaraz, zaraz, patrzcie, co my tu mamy? A to co to jest Ink Ribbon, nie? Tak, dobra, to tu Rebeka potem przyjdzie posprzątać to wszystko, nie? W końcu jest kobietą. pozdrawiam pozytywne. Dobra. Podejrzewam, że to można posuwać, te pionki. Nie tylko. Dobra. Czyli co, mamy dwa czarne, mamy króla wrogu, który był chyba dobrze ustawiony. I potem tam dalej mamy wieżę tu, króla tam, wieżę tam i jakiś goniec chyba jest tam. Ale na pewno checkmate. Przecież tym gońcem dałoby się ten... O ile to jest goniec? Gońcem by się dało sprzątnąć wieżę wrogu. Ale nie wiem, czy to jest goniec. Dobra, sprawdźmy jak to... Czy to jest tak samo? A nie, to jest pionek zwykły. Dobra, to jest pionek zwykły, a my tutaj nie mamy tak samo. Musimy tego króla przestawić. Oczywiście musimy go przestawić troszkę bardziej tutaj w tą stronę, bo inaczej sobie by nie poradzi. Bo mu blokują. No ciekawe, czy o to chodzi, bo w sumie jest banalne strasznie. Okej. I teraz do wieżyczki pójdziemy. No i sprawdźmy, czy to zadziała. Co się stanie w ogóle? Może 20 apteczek dostanę, nie obraziłbym się. Eee, książka, dobra. To pewnie będą skrzydełka albo coś w dupę tego czarnego tego. Że tak powiem. Evil. Resident Evil książka pewnie dla nas. Jak cannot carry anymore? No, co to znaczy? To chyba znaczy, że muszę to pozostawić na dole. I teraz sobie mogę podnieść. No obierzcie Evil, nie muszę tutaj mieć, kurczę. Po co mi pokazujesz 5 sekund aż ten obrazek? The Book of Evil. Wait, there's something more here. Co jest? Książka, Marcus Diary. Okej, dość długi ten pamiętnik i nawet ciekawy. Chyba najciekawsza notka, jaką na razie tutaj znalazłem w tej części. Jak widzicie, albo i nie widzicie, nie wiem czy czytaliście, Spencer, znaczy Markus, tak? To było Markusa? Chyba. Się kumpluje z... A ja nie mogę tego podnieść teraz, dobra, nieważne. Kumpluje się z Albertem Oskerem i z Williamem Birkinem, fajny bajer. Jakiś Spencer. Ja kojarzę, kurczę, te imię, ale nie potrafię sobie przypomnieć, kim on był. Wiem, że on był w jakiejś części. Dobra, mamy skrzydełko, tak? Wow. Teraz powinno być równa waga. I zobaczymy, co będzie dalej. Chodźmy, chodźmy. Musimy ogarnąć jeszcze inne drzwi, bo kurde, ja chcę jakieś apteczki, albo zielska, albo spreje. Cokolwiek, co by mi pomogło troszkę kondycyjnie. Dobra, sprawdźmy co tu jest. Brightly. Okej. Następne drzwi, uwaga. Co się za nimi kryje? Ach, te emocje, kurczę. Fuck! Coś tu jest. Ale...
to coś się nie zachowuje zbyt cicho. Czekaj, czekaj. Żeby to nie było zaraz coś... Proszę o zmianę kamery. Fuck, to jest zombie jednak, dobra, uff. No okej, okay, no to skoro zombie, to możemy zmienić na pistolet. Myślałem, że coś zaraz mi jakieś kurwa, nie wiem co, ale... Hypytysz. Mam nadzieję, że trafiam. Jeszcze żyjesz, kuźwa, ile ja wystrzeliłem? Może dlatego, że był daleko, nie? Dobra, zginął. Wow. Roślinki widziałem i to niebieskie, których nie chcę. Okej. Okay. Żyjesz jeszcze? Żyjesz jeszcze, jaki cwaniak. Chupa też. Nie patrzę i... Z pół obrotu to był strzał. Dobra. Lusterczko, powiedz przecie. W sumie nawet nie widzisz, lusterczko, ślepy jesteś jakieś. Dobra, to co, zabici zombiaczki. Tu mamy aż dwie roślinki, które mi się kompletnie nie przydadzą. Need a container to carry it. Jakiś kurczę ten, fajnie. No ale dobra, coś tu jeszcze jest oprócz tego? Spray, jajajajajajajaj. Take, aha, nie mogę, no to użyj. Jasne. Yeah, w końcu jednej kaleki mniej w naszym teamie, zajebiście. Okej, świetnie. Notka. Kolejna notka. First investigation, to pewnie od Barego. Mamy tutaj receptę na... Małego chemika. First Investigation Unit Notes. Pamiętajcie, że to ta notka, bo pewnie do niej jeszcze będę zaglądał w przyszłości. Dobra, to wydaje mi się, że już chyba wszystkiego... Znaczy, wydaje mi się, że chyba wszystko już ogarnęliśmy. Tu by się przydało, kurczę... Wiecie co? Ja to sobie położę tutaj. Szkoda, że nie jest w tej grze tak, że... Że nie widzimy rzeczy, które widzieliśmy, ale ich nie podnosiliśmy. Bo teraz właśnie muszę zrobić taki manewr, że ja po prostu wywalę tą roślinkę, żebym pamiętał, że tu jest roślinka. I mogę sobie cofnąć z powrotem. Kuźwa, te skrzydełko gdzieś tam wywaliłem znowu. Skrzydełko! God damn it. A nie, to nie ten. To roślinka migała, dobra. To gdzie ja skrzydełko byłem? Zaginęło mi gdzieś, pod łóżko wpadło pewnie. Jesus, Rebeka, chodź, ty jesteś bardziej taka ten. Ej, no come on. No, Jesus. Tą myszkę tam schowam, bo się tutaj sugestywnie uśmiecha do nas. No dobra, spadamy stąd. Mamy fine na Billim. Mamy nawet powiedzmy amunicji troszkę. I to może na razie wyjść. Cieszy mnie to. Dobra, tu były naboje, wrócimy po te naboje, doładujemy sobie pistolet, bo z tego co tutaj widziałem, chyba mamy jeden nabój tylko. Także słabiutko. Gdzie to jest? Tutaj. Ej no, pionki. Te manewry z tym? Yes, please. I teraz szybko przyładowanie. Wow, aż 6, no to będzie na kolejnego zombiaka. O ile nie będzie stał 20 metrów od nas. Dobra, idziemy stąd. Tam jeszcze były te naboje do granatnika czerwone, czyli pewnie ogniste, podejrzewam. I tak myślę, czy to... Dobry pomysł, zostawię cię tu na razie, bo może za niedługo trafię na jakiegoś bossika albo coś w tym stylu, a ja bym nie chciał. No ale dobra, zobaczymy. Tak swoją drogą, to creepy muzyczka w tym holu, w tym korytarzu śmiesznym. Dobra, to jesteśmy tu. I teraz, gdzie się jeszcze drzwi otworzyły? Otworzyły nam się drzwi... Tam są, ale czerwone i one są chyba od wody, nie? Czyli na dole mi się gdzieś otworzyły. Tak, czy nie tak?
God damn it, ja już nie pamiętam, gdzie te drzwi były. No nic, to idziemy szukać. Tym tym tyrym, tym tyrym, tym tyrym. Pociśniemy se tu może, czy nie? Nie, pociśniemy se tam. Cześć, Rebeka. Przy okazji wsadzę tego. To skrzydełka. Okej, jest. Tak, remówni. Oczywiście nie mogę, bo no tak, no. Normalny. To może połóżmy sobie granatnik. Mam nadzieję, że nie zrobią akurat teraz restartu serwera, bo bym pierdolnął. Tak zawsze było w tym, w jakichś MMORPG-ach, jak się wyrzucało przedmioty na ziemię, to wiadomo, zawsze jak jest restart serwera, to po prostu wszystko z ziemi znika i się restartuje serwer i tak dalej. No wiadomo, kto tam grał, to na pewno wie, o co chodzi. No i jak w L2 grałem, to zawsze było tak ten... Znaczy na początku ja o tym nie myślałem, a czasem się bawiliśmy, że na przykład całą zbroję wywalasz na ten... na podłogę i... Jak tak teraz o tym pomyślisz, jak ja bym dostał restart wtedy... Jezu... A wtedy się o tym nie myślałeś, że cało, bo był klimacik i się fajnie bawiło. Obraz sunąłem, to świetnie, bo mi nie pasował w tamtym miejscu. Lepiej wygląda właśnie tam, gdzie się wsunął, gdziekolwiek to jest. Da, Billy, podnoś swoją zabawkę, bo bez niej nie wolno się nigdzie ruszać. I ciśniemy... Kurczę, nie pamiętam, gdzie były jeszcze te jedne drzwi. Chyba gdzieś tam... w tamtych rejonach, albo w tamtych rejonach. Da, schodzenie w dół nigdy nie jest dobrym pomysłem. Także nie jestem pewien, czy... Fuck! Nie, ja uważam pozytywnie, że dobrym pomysłem byłoby właśnie szukanie teraz innych drzwi. Tak. Tak swoją drogą to mam fajny, kurczę, ten... oświetlenie ryja, jak jakiś Two-Face. Dobra, to szukamy teraz drzwi. Co słychać tutaj? Skojarzyłem, gdzie są te drzwi z rycerzykami. Wcześniej ich nie ogarnąłem, dlatego że... Co to za dźwięki? Serio? Wychodzę stąd. Wcześniej ich nie zauważyłem na mapie, bo przyglądałem tylko parter i pierwsze piętro, a to było na drugim piętrze, więc tego nie zauważyłem. Stój. Wow, pusto, co się tutaj dzieje? Weźmy sobie amunicję, to jest zawsze na propsie. Przeładujmy na fulla. Okej, okay, i zobaczmy. Poza tym czuję się, jakbym grał na łatwym. W Rezydencie Trójce było tak, że jak się znajdowało amunicję do pistoletu, to chyba było po 15 naboi na hardzie, a na łatwym właśnie było po 30 albo i więcej w pizdu, więc... Dobra, gdzie my jesteśmy teraz? Chciałbym mapę sprawdzić. Tam miałem na górze, ale dobra. Dobra, czyli to są zamknięte drzwi, to sprawdźmy czemu. Aha, czyli coś jakoś elektronicznie otwiera, bo coś takiego. Tu pełno sprzętu jakiegoś jest, tak? Cóż to jest? Oczywiście nic nie mogę wybadać. To pewnie tu będzie jakaś zagadka, bo już to wygląda jak jakaś układanka. Aha, no wiele mi to powiedziało, naprawdę. Mhm. Mogę coś z tym zrobić? Chyba nie. Dobra, no to okej. No to jak tutaj nic nie ma do zrobienia, to wracamy na parter do pajączków, prawda? Niestety. Aha, nie tędy. No, wracamy do pajączków i teraz mam nadzieję, że mnie tutaj żaden robaczek nie przechytrzy, bo to byłoby naprawdę niemiłe. Tam się nie da, nie da się. Co do Rebeki, to... Jeśli są... O kurwa, jaki ham. Uniki! Kurwa, filar. Uniki. Ale ciasno umiera z frajer. No, fajnie mam. Dobrze, że Billy to jest taki tank.
Jakby Rebeka dostała, to pewnie by miała minus caution. No, nie będę się z nimi bawił, bo co? Wystram się z całego shotguna pewnie wtedy. A na co mi to? Zejdziemy sobie na dół. Właśnie zmienimy no już na tego shotguna, skoro o nim mowa. Żeby zaopiekować się tymi pajączkami troszkę. Chociaż to strasznie mi żal używać shotguna, no ale... Pajączki potrafią truć, a jak mnie otrują, to będę musiał znowu zapieprzać tam do tej niebieskiej roślinki. Kuźwa, on może pluć chyba. Fuck off. Małe wyskoczą, czy nie? Co dziś jest? Fuck off, fuck off. Tutaj coś? Fuck. Mapa. Okej, tam są drzwi. Omijamy je. No ty kurwa, kutasie! Okej, nie mam Poisona, to super, to dobrze. Już myślałem, że zaraz będzie Poison i będzie pozamiatane. Ej, to w takim razie ja tu Rebeką za... Chuja nie przejdę. Jest roślinka, jest maszyna, jest notka. Świetnie, świetnie, widzę, że to jest materiał na dobry pokój. Tyle, że trzeba będzie oczyścić te pająki tam, żeby Rebeka przeszła spokojnie. Co to jest w ogóle? Correctional Institute. Bo jeśli to mi miało coś powiedzieć, to nic nie zrozumiałem. Dobra, tu są roślinki. A tutaj jest co? Tutaj jest Ink Ribbon, tak? To dobra, to w sumie od biedy weźmiemy. Połóżmy to tu. Okej. I od biedy zasejwujemy tutaj, bo... Bo czemu by nie? Okej, to teraz co? Cofamy się z shotgunem do Rebeki i ją osłaniamy. Tak, to jest bardzo dobry plan. Brzmi jak dobry plan. Observation room. Okej, Rebeka. Aha, nie mogę się na nią przełączyć, przecież muszę pobiec trochę. To wygląda jak mapa. To jest mapa? Tak, mapa. Ale mapa czego? Aha, facility basementu. Nie, to za dużo. To tu jeszcze są piętra w dół. O kurwa. Dobra, tak z czystej ciekawości sprawdźmy, co to w ogóle jest. Najwyżej Rebekę przetransportuję już poza odcinkiem, tak po prostu przyjdę z nią tutaj. Mam save'a, to postaram się... Mogę na przykład spróbować 20 razy. Kuźwa, to wygląda jakby kogoś więziono. Okej, jakiś pokój zabaw. Greya. Dobra, już chyba czaję, o co tutaj chodzi. The window is good, it's nice. Tu jest wentylacja. No dzięki, że mi... No właśnie, czyli Rebeka nam tu będzie potrzebna, dobra. To co, sprowadzamy ją tutaj na szybciora. Co nie? Rebeka. Rebeka. Dobra, skorzystam pozytywnie z waszej rady. Bo słyszałem, że tutaj jest tak, że szybciej postać biega bez broni. Mam nadzieję, że danger na to nie wpływa. Ściągnąłem specjalnie broń, bo pająkom i tak nie zrobię za dużo. No i ciśniemy. Mam nadzieję, że to będzie tak samo. Nie, on już jest ześnięty. Ten mnie nie zauważył, bo patrzył w sufit. Dobra, pięknie, Rebeka zwinna, podwinięte nogawki, to nie ma o co zahaczyć, prawda? Okej, jesteśmy tutaj. Billy, mój drogi, wróciłam. Czekałeś na mnie? Green herb. Wiecie, co mnie teraz... denerwuje chyba? To, że pewnie Rebeka nas 99% nie będzie mogła podsadzić Billego do wentylacji, bo po pierwsze jest słaba, po drugie Billy to jest koks i się tam pewnie nie zmieści albo coś. Będę musiał Rebekę tam wysłać, a Rebeka przecież jest...
zdangerowana, tak? To nie będzie fajne. Wiesz co? Ble. Ble. Zamieńmy się może, co? Ja ci zrobię nie egzaminuj tego. No przestań! Exchange. Bilemu wszystko damy. I tutaj exchange'ujemy to. Tak na wszelki wypadek Rebeka weźmie shotguna. Bo może jej się coś stać, tak? Czy nie tak? Ale uzbroimy się najpierw w pistolet. Dobra, Billy? Billy. Okay. Czekajcie, spróbujemy Billy podejść tu. Nie split up. Znaczy tak, split up. No, chodzi mi, no. Aha, wiedziałem, że Rebekę trzeba wysłać, no. Dobra, sprawdźmy szybko, co tam jest w tamtym pomieszczeniu. O, Billy tutaj pod teksty. Time to go inside. Wow, to jest dopiero pokój zabaw. Czyżby 50 twarzy Greya zaraz tutaj mieli odgrywać z Billim? No, time to go inside. Wypenetrujemy inside pozytywnie w następnym odcinku. Łapka w górę, jeśli się podobało. Nie zginąłem, a długo się nawet trzymam. Skorzystałem z dwóch rad, także no, na razie wszystko działa tak, jak powinno działać. Może dlatego, że nie było jakiegoś mega niebezpieczeństwa i ja nie zlamiłem tego, więc nie miałem jak zginąć za bardzo. No, ale w każdym razie, jeśli ktoś jeszcze ma jakieś złote myśli albo jakieś dobre rady dla mnie, to polecam napisać, będę bardzo wdzięczny. Ja mam dla was taką radę, że jakby ktoś nie subskrybował, to może zasubskrybować i mam taką myśl jeszcze złotą, że jeśli chcecie odcinek obejrzeć, to poczekajcie, on będzie za niedługo następny. Także no, tyle. Trzymajcie się.